Okej, a więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Blair Witch, drugi odcinek, w którym tym razem ruszamy w środku nocy z naszym psem i szukamy po raz kolejny tego zaginionego chłopca. No i teraz stawiałbym, że będzie jednak trochę bardziej nieprzyjemnie, brutalnie, strasznie, zobaczymy. Po prostu nagrywam jeszcze ten odcinek o 12 w nocy dokładnie, więc nie wiem, jak będę reagował na to wszystko, nie będę tak do końca krzyczał, nie wiem, zobaczymy. O, mamy po raz pierwszy tą figurkę zlepioną. Zniszcz. Olga. A, to są zdjęcia, to są te ofiary, tak mi się wydaje, bo za każdym razem jest inne imię, nie? Wydaje mi się, że to mogą być ci studenci, nie? Właśnie jeżeli chodzi o ten film. Lub wszyscy zaginieni. Może coś w tym stylu. No i którą teraz drogą powinniśmy iść? Balet, tak zwany. Tak się nazywałeś. Coś tam widać na horyzoncie, ale no nie wiem. Nieprzyjemnie. Kurde, nic nie widać jeszcze. Mam nadzieję, że mi tutaj nie uciekniesz. Kurde, come on. Musimy się razem trzymać. Odezwij się. Przepraszam, tabem. Zgłoś się. Co jest? Historia połączeń. Jess? Czemu nie mogę zadzwonić? A, bo ja komórkę wybrałem. Komórkę zamiast krótkofalówki, a nie mikrofalówki. Come on. We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. No, na miejscu głównego bohatera jednak bym się zatrzymał w jednym miejscu, ale cóż, bohaterowie horrorów muszą tak iść do przodu, żeby było bardziej interesująco. Więc czemu by nie? Może znajdziemy coś interesującego. Coś tutaj jest w wodzie, właśnie słyszę jakieś... A, kolejna poszlaka. Czy powinniśmy to niszczyć, czy coś się stanie? Zniszcz. A może chcę to zniszczyć? Zostawić sobie. To go tak denerwuje, Artur. No dobra. Ej, gdzie ty polazłeś? Całe szczęście ta obroża mu się tutaj w miarę świeci, więc... Mniej więcej go widać. Kurde, gdzie my teraz idziemy? What? Co ty, panie, próbujesz? Chyba tędy powinniśmy iść. Wow. Jeszcze oczywiście latarka tutaj musi się zawieszać nieprzyjemnie. Co my mamy teraz robić? Kurde, jakie to jest nieprzyjemna gra, no muszę wam przyznać, nie? Jednak grając o 12 po ciemku, to jednak trochę głupio to wygląda z mojej perspektywy. Come on! Nie ma się czego bać, to tylko drzewo. Ups! Okej. Ta kobieta właśnie, kim ona jest, nie? To interesujące. Może powinienem o tym zameldować. A, czy teraz wejdziemy w jakiś... Mam tu jakiś domek? Jakieś piwnice? Ciekawe. Może właśnie tam powinniśmy się udać, ale nie wiem, pies jednak idzie w drugą stronę. Nie, do, dobra, chyba jednak tutaj zejdziemy w takim razie. Ej, ty ze mną przejdziesz balet? Bullet? Hej? Gdzie on polazł? Jakoś dalej, sam nie wiem, no wolę tam nie zostawać samemu. Zaraz może to wszystko zobaczymy, ale jestem ciekawy, co jeszcze ten chce nam tutaj pokazać.
Co my tutaj mamy ciekawego? Jakaś przyczepa. Now what I'd expect in the middle of the forest. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Zaraz, coś tutaj mamy. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Pokaż Bulletowi. See if you can find something else. Go on. See if you can find something else. Chyba nie. No niestety. That's it. Take me to it. Kurde, ale teraz byśmy szli gdzieś indziej. Tam na górę, tam było coś interesującego w sumie po drodze. Może zaraz tam wrócę, bo to wygląda jak taki trochę otwarty świat. There you go, buddy. A, okej. Okay. Może się przyda. Co my tutaj mamy? A, drzewo się zawaliło. Wait, is that... It's Peter. A, czyli mam jakąś poszlakę. W takim razie tutaj sobie zatrzymam. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Dallas, are you serious? Chyba mają mnie za wariata w tym momencie. There's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Dallas, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait! God damn it! To by było na tyle. Idę solo w takim razie. I chyba zejdziemy do tej piwnicy. No, widziałem na tym nagraniu, że tutaj jakiś przedmiot właśnie upuścił, więc to będzie kolejna poszlaka. Jakoś właśnie tutaj. Co ja tam słyszę z lewej strony? Nie mam pojęcia. No właśnie, tutaj był ten film. Wydaje mi się, że tutaj właśnie upuścił coś. Chwilę. Mogę to jeszcze raz zobaczyć? Wyłącz noktowizor? A to jeszcze tak można robić. To mi się chyba nie przyda. Jak na razie. No, czyli tutaj jest jakiś przedmiot. A, mamy, okej. Okay. Wspaniale. Pokaż Bulletowi. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. Boy, go get it. Tylko cały czas się zastanawiam, czy powinienem tutaj schodzić. Czy może jednak zostawić to na później. Myślę, że widzę coś w tym noktowizorze. Nie, chyba jednak pójdę. Wydaje mi się, że to jest taki otwarty świat, że i tak trzeba będzie tutaj wrócić. Więc jednak wolę tutaj pójść w te rzeczy takie wiadome, jak na razie. Zobaczmy w tą stronę. Co tym razem? Gdzie my przechodzimy na zupełnie nowe tereny? Hej! Gdzie on polazł? Tędy, no dobra. W sumie w tej grze nie było jeszcze żadnego jumpscare'a. To już jest drugi odcinek. Zaraz, czy my już tutaj byliśmy? What? Jak to się stało? Którą teraz stronę? Tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, jakby to wszystko było jakoś w kółko, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Bullet, kurde no! Bullet. Jestem w jakichś hardkorowych gąszczach, no! Oh my god! Gdzie my teraz jesteśmy? Czy wy to widzicie? Jest jakiś... potwór? Jezu, gdzie coś... Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy za naszym psem.
Gdzie jest to dziwne monstrum? To jest ta wiedźma. Nie mam pojęcia. Gdzie my mamy iść? Zwracaj uwagę na zachowanie Bulleta. Jego warczenie ostrzega cię przed niebezpieczeństwem, które czai się w ciemności. No to już zauważyłem. Nie oddalaj się od niego w trakcie walki. Będzie ci pomagał odnajdować wrogów, ale pozostawiony bez pomocy stanie się łatwym celem. Dobra. A więc tworzymy walkę. Nie wiem. Walczymy z jakimś potworem, z tą wiedźmą straszną. O, i kolejna taśma, ale tym razem nie jest czerwona, więc nie będzie miała tutaj chyba wpływu na to, co się stanie. Co my tutaj mamy? Światło. Trzymaj je z daleka, sprawia, że jestem bezpieczny. Nie mogę stracić... A, no to pewnie właśnie tak, że... to światło odstraszy tego potwora, tak bym się spodziewał. Tam już powiedzieli to nieco wcześniej. No, tak bym się spodziewał. Kurde! Bullet, gdzie ty jesteś? Nie do końca ciebie widzę. Okej, piękna sprawa. Przyjemny gameplay, muszę przyznać, nie? Kurde, gdzie? Jakoś tutaj! Mam go, dobra. No, trzeba tutaj razem się trzymać. Durny potwór. Jak w tą stronę? Nie, już nic nie ma. To jest ciekawy gameplay, jak na horror, muszę przyznać, nie? No, w porównaniu do tego, co tam było w Layers of Fear oraz w tym Observerze, to tutaj... bardzo dużo takich interesujących elementów gameplayu, naprawdę. Tutaj jeszcze krzyczy ten pies, warczy na... w tą stronę. Mamy po pierwsze te taśmy właśnie, po drugie tutaj, że muszę tego potwora odstraszać. Może muszę go pogłaskać na przykład. Dobra robota, zostań, skarć, pogłasz. O, proszę bardzo. Dobrze sobie radzimy jak na razie. Śliczny piesek, może mnie tutaj ten potwór z tyłu nie zabije. A może będzie taki plot twist, że on jest tym potworem, albo coś w tym stylu. Ej, ja znam to miejsce. Ono przecież było w tym. Na kasecie jednej. Oglądaj kasety. Tylko to nie jest ta kaseta, którą bym chciał oglądać. Jak mam wybrać na inną? S? Wskazówka nie. To chyba było to. Jeżeli tutaj przewiniemy, patrzcie, co się stanie z drzewem. Tak jest, okej. Dobra, a więc ruszamy dalej. Tylko jeszcze wybiorę sobie latarkę z przyjemnością. Niestety zniszczone. Byliśmy tak blisko. A, przepraszam, muszę tutaj z tawa skorzystać. What? Czyli do tego białego drzewa mamy wrócić. Znalazł je, naprawdę, więc możemy się spotkać, no... Myślę, że będzie bardzo ciężko, że po drodze jednak jakoś ten potwór nas zaatakuje. Już sam nie pamiętam, jak tam się dochodziło, to było jednak trochę daleko. I w tych całych gąszczach się mogę tutaj łatwo zgubić. No nie wiem, co z tym psem? Co on tutaj próbuje dalej? No to już nic więcej nie da się zrobić, czyż nie? Więc wracamy. Halo. No, chyba mnie prowadzi w dobrą stronę. Mam taką nadzieję. Się totalnie zgubiłem w tych wszystkich krzakach. Ej, chyba dobrze idziemy. Come on. Poznaję to miejsce. Po prostu wspaniale. Ej, Bullet. Chyba było jakoś tędy. Tak mi się wydaje.
Chyba zaraz uda nam się dotrzeć do tego miejsca docelowego. Po prostu cudownie. To jest to? Białe drzewo. Wydaje mi się, że tak. Właśnie miałem tutaj być, tak? Tutaj był ten koleś. No i co się dzieje? So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? No tak. This doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. Goddammit. Tutaj się dzieją podejrzane rzeczy, nie? Po raz kolejny ten potwór. Jaki on jest szybki! The hell? Gdzieś tam był. What? Gdzie on... Tam mam go, okej. Okay. Kurde, jaki koleś jest szybki, potwór durny, no. Tu jest ich paru nawet. Pomocy! Gdzieś tam? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się już dzieje. To jest... przerażające. Okej. Okay. Gdzieś tam? O, dostałem SMS-a po prostu w najlepszym momencie. A chyba już jesteśmy bezpieczni. Mogę oddzwonić? Brak sygnału. Jak odebrać tą wiadomość? Wiadomości. Podstawowy? Bycie w ruchu jest lepsze niż pozostawienie w miejscu. ...99% bardziej prawdopodobne, że ci, którzy się nie poruszają, zginą. Lepiej zacznij iść. Strasznie dużo mam tych wiadomości. Czyli mamy pozostać w ruchu. Okej. Okay. To mi wystarczy. I co my mamy dalej robić? Ja już nie mam pojęcia po prostu. Szukaj. Nie mam pojęcia, dajcie mi... W sumie jest jedna rzecz, którą bym jeszcze sprawdził w tym odcinku. A mianowicie... Tędy, chyba. Zejdziemy sobie do piwnicy na sam koniec. Bo już mam po prostu dosyć o tej 24 granie, naprawdę. Już mam po prostu dosyć. Może jeszcze tutaj coś znajdę. Może na koniec jakiś jumpscare mi wyskoczy, będzie bardzo przyjemnie. Zostań tu. Bunkier? No cóż. Czy trzeba jakiś kot najpierw znaleźć? No niestety. Kurde, co ja tutaj próbuję? Okej. Więc niestety tak łatwo nie ma. No i co mamy teraz zrobić? W ogóle ta latarka to chyba w nieskończoność mi działa, całe szczęście. Dziękuję przynajmniej za to, że nie ma takich jak w Outlaście. A więc... Tabem, co my możemy jeszcze zrobić? Mam jakieś przedmioty? Smakołyk dla psów? Raport, zdjęcie. Wyrzeźbiona figurka. Może coś z tym należy zrobić? Nie mam pojęcia. Plastikowa butelka. Papierek po cukierku. Wspaniale po prostu. Zaraz, ten samochód to już tutaj był? Tego sobie w sumie nie przypominam. Może to jeszcze warto sprawdzić. I samochód policyjny. Zaraz, zaraz. Samochód Lanninga. Przed chwilą był to wrak, co?
Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. W ogóle to wygląda, jakbyśmy byli w jakiś, nie wiem, innych wszechświatach. Co to jest? Channel trzeci. Say the light? Powiedz światło. Czyli na kanale trzecim, jeżeli wejdziemy tutaj. Nie, to jest to, tak? Zadzwoń. Światło? Włącz światła. What? Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Dobra, no to spróbujmy. Oczywiście zamknięty. Znalazłeś kluczyk? Nieważne. W takim razie odpalamy. Dziękuję serdecznie. Co bym zrobił bez tego psa? Ta gra byłaby tak 100 razy straszniejsza, nie? No tak, to jest w sumie dosyć prosto. I co dzięki temu? Zyskałem? Pies na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie się tutaj bał. Co się teraz stanie? Zaraz się przekonamy. A w następnym odcinku... co się tutaj dzieje? No battery. Kurde. Trzeba zajrzeć pod maskę jeszcze. No dobra, niech wam będzie. Nie wiem, nie znam się na silnikach niestety. A, zaraz, to jest akumulator. To akurat wiem. Zaraz, to może zadziała. Teraz spróbujmy tutaj wejść. Come on, no. Co się stało? Wygląda, jakbym się zbugował. Ej! Co jest nie tak? Come on! Co się stało teraz? Nie mogę się ruszyć! A, muszę... Ej, jeszcze... What? Czemu ja musiałem E kliknąć? Nie mam pojęcia, ale... Teraz będzie rozruba? Co my mamy tutaj? O, jeszcze mamy jakąś notatkę. Chwila, moment. Czytaj. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje się pod kierownicą. By zidentyfikować potencjalny problem, sprawdź. Co mam te wszystkie rzeczy sprawdzić, naprawdę? Nie mam pojęcia. Jak na razie wystarczy... Nie wiem, zaraz to może poczytamy. A tutaj? Oficer Wilson została powiadomiona o zaginięciu Todda Mikona. Mackinton dostarczał mu drewno, lecz około 2 tygodni temu nagle przestał. Brown nie mógł nawiązać żadnego kontaktu z Mackintonem. 18:30. Początkowo poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Mackinona nie była w jego domu. Mackinon nie miał nigdy zdiagnozowanych problemów ze zdrowiem psychicznym. Badana obecnie hipoteza celowe zniknięcie. Sąsiedzi Mackinona twierdzą, iż często odwiedzał porzucony tartak Tapi East Creek Timber Company w lesie Black Hills. Okej, czyli my mamy to miejsce, które moglibyśmy przeszukać. Nie rozumiem, kto to jest ten Mackinon. Wydaje mi się, że to ten chłopiec, który zaginął. Czyli, że tutaj sąsiedzi tak twierdzili o tym. Okej, dobra. To się może przydać. Taka notatka. Coś jeszcze tutaj znajdę? Nie chcę na razie wchodzić. A tutaj mogę przełączać radio, wspaniale, a tutaj jeszcze nie sprawdzałem. Nawiguj. Usuń zepsuty... Dobra, usuwam zepsute w takim razie. Okej, a więc skrzynka z bezpiecznikami znajduje się pod kierownicą. Potrzebujemy lewe światło postojowe. Co my potrzebujemy tutaj? Światło przednie, 20A. Pod dziewiątką mamy. 25 modułu sterowania. Mamy. Zapalniczka pod szóstką, myślę, że nie jest potrzebna. Na siódemkę światło przednie bym tutaj włożył. Wygląda lepiej, co? Czy to już w
takim razie starczy, czy co? Nie wiem. Coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Ło! Zaraz. Czyżby nagle był dzień? Jak to się stało? Nie mam pojęcia, co się dzieje. Może w sumie nie potrzebujemy tej latarki tak naprawdę? Bo jest już w miarę jasno. Uff. Kurde. Nie wiem, co ja tutaj robię. I w którą stronę mamy iść? Wydaje mi się, że powinniśmy tędy. Okej. Nie wiem, po prostu te rzeczy, co się tutaj dzieją, naprawdę są bardzo dziwne. O, jeszcze mam jakąś wiadomość. To jest pod tym? Potwierdź historia wiadomości. Wiadomość od Jess. Zadzwoń, gdy będziesz mógł. Dobra, a więc dzwonimy. Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize. And then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. Guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah. Whoa. A to wygląda ładnie. Co to za miejsce? Okej, i teraz przejdziemy sobie przez wodę. Kurde, bullet! Jak my mamy tędy przejść? Da radę w ogóle? Ale zimno. Nie wiem, czy bullet sobie tutaj poradzi, czy co. Mogę go zawołać, on tędy przejdzie w ogóle? O, proszę bardzo. Jaki sprawny. Jeszcze się tutaj w wodzie... próbuję osuszyć. Nie wiem, co ja myślę. W każdym razie idziemy na zupełnie nowe tereny. Po raz kolejny zaczyna być tak trochę bardziej mrocznie. Sam nie wiem, w którą stronę. Powiedzmy, że tędy. Tutaj jest tak bardziej otwarty świat. Gdzie on się podział? A, okej. Gratulacje sobie składam. Nie wiem, tutaj mamy tak najbardziej otwarte, więc wydaje mi się, że twórcy chcieliby, żeby tędy pójść. Jakaś muzyka tutaj niebezpieczna gra w tyle. Ej, zaraz. A, właśnie mamy przedmiot. Należą do mężczyzny. O, czy to jakieś papierosy? No dobra, znajdujemy kolejne poszlaki. Coś jeszcze? What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy. Łopata. Chyba. Nie, nie mam pojęcia. Zaraz, tam jakaś krew była. It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Zaraz, to jakiś mundurowy tutaj zginął. Emmet? Zginął tak? Co mu się stało? Och, come on, no. To już jest po nim. Po prostu wspaniały widok.
Jeszcze to zbadajmy wszystko. Czyste cięcia, to nie wygląda czysto. Jak na mój wzrok. Ledwo się trzyma. Fuj! Dajcie spokój. Jeszcze coś tutaj było. Jeszcze tylko brakuje, żeby mi tutaj wstał, nie? Czy to by było na tyle? Chyba tak. Aneta? No dobra. Kolejna ofiara. I znowu się jakoś ciemno zaczyna robić. Nieprzyjemnie. Balet, gdzie ty polazłeś? O, kolejne... O, oglądaj. Zaraz, czy mi się wydaje, czy znowu jest jakoś super ciemno nagle? A, zobaczymy, co się stało tutaj z tym mundurowym. No dobra. What? Co on ma na głowie w ogóle? Jakieś korzenie. I coś jeszcze stanie? A gdybym tak przewinął do tego momentu, w którym on dalej żyje? Czy to znaczy, że dalej będzie żył? Coś czuję, że aż takiej mocy jeszcze nie mam. What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Nie, no dalej tutaj mamy trupa niestety. Co się stało? Kurde, znowu jestem taki trochę zagubiony. Co jeszcze mogę tutaj z tego nagrania tutaj zyskać? Czy macie jakiś pomysł? Zabójstwo przyjaciela. Może w tym miejscu będzie narzędzie zbrodni. Tak jest. Chyba tego szukaliśmy. Dobra, więc idziemy za mordercą. Oh, come on, no. To nie jest dobry pomysł, żeby go śledzić. No dobra, niech wam będzie.